Rewitalizacja to złożony wieloetapowy proces, który od 2015 roku ma w Polsce podstawy prawne. Realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji ma na celu upowszechnianie kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz wypracowanie i promocję sprawdzonych rozwiązań, które mogą stanowić wzór dla innych. Jednym z głównych działań był konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast, w ramach którego w latach 2015-2020 w 20 polskich miastach zostały zrealizowane wzorcowe projekty rewitalizacyjne. Równolegle w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu uruchomione zostały programy pilotażowe mające na celu przygotowanie tych miast do szczególnych wyzwań rewitalizacyjnych. Projekty modelowe były realizowane w ramach 9 obszarów tematycznych, obejmujących swym zakresem zarówno najbardziej palące potrzeby polskich miast i ich mieszkańców, jak i kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem procesu rewitalizacji. Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją miejskie samorządy, jest rozwój mieszkalnictwa, gdyż o jakości życia mieszkańców w znacznej mierze decydują warunki mieszkaniowe. Z kolei skuteczne narzędzia polityki społecznej gwarantują wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Kluczowym elementem w całym procesie rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Ma ona na celu wykorzystanie potencjału i energii mieszkańców oraz włączenie we wspólne działania jak najszerszego kręgu interesariuszy. To jest to, co jest w zasadzie w tym projekcie najważniejsze. To jest to, żeby mieszkańcy odnaleźli się na końcu w tym, czego chcieli na samym początku. Czyli żeby te konsultacje społeczne przerodziły się w realny projekt, gdzie znajdą swoje miejsca, do których mają emocjonalny stosunek, gdzie znajdą historię Dąbrowy Górniczej i Zagłębia, żeby to nie było po prostu przerobienie hal na jakieś funkcje użytkowe. Działania partycypacyjne były ważną częścią projektów modelowych, dotyczących także innych obszarów tematycznych, takich jak mobilność miejska, obejmująca wypracowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego. Ochrona środowiska, rozumiana jako wykorzystanie potencjału zieleni w mieście do poprawy jakości życia. A także kształtowanie przestrzeni miejskiej, które ma szczególne znaczenie w działaniach rewitalizacyjnych, gdyż zaniedbana infrastruktura i problemy przestrzenno-funkcjonalne pogłębiają negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze oraz hamują rozwój miasta. Plac Metzinga, na którym się znajdujemy, to zaledwie fragment wielkiego planu rewitalizacji przestrzennej dla miasta Leszna. My w drodze konkursu architektonicznego uzyskaliśmy kilkadziesiąt różnorodnych, bardzo dobrych koncepcji projektowych. Zwycięzca konkursu był tylko jeden. Na bazie jego koncepcji projektanci realizują aktualnie projekt budowlany i wykonawczy dla tej przestrzeni, właśnie po to, żeby ta przestrzeń była jeszcze lepsza dla jej użytkowników. Chociaż kształtowanie przestrzeni miejskiej to działanie najczęściej kojarzone z rewitalizacją, nie mniej ważne są trzy kolejne tematy działań modelowych. W obszarze finansowania wypracowane zostały koncepcje pozyskiwania środków na realizację planowanych inicjatyw rewitalizacyjnych. Z kolei stworzenie w przestrzeni miejskiej dogodnych warunków do rozwoju handlu i usług to jedno z głównych narzędzi służących ożywieniu gospodarczemu. Działania projektowe koncentrowały się także na odkrywaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego. Dzięki ulokowaniu procesu rewitalizacji w historycznym centrum lub na zabytkowych terenach poprzemysłowych, zaniedbane obiekty odzyskują dawny blask, a ich potencjał kulturowy może służyć do budowania lokalnej tożsamości mieszkańców. Sercem projektu będzie Chrobieszowskie Centrum Dziedzictwa, które będzie mieściło się w budynku Fundacji de Chateau. Będzie to przede wszystkim siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, która już jest zaangażowana w wiele projektów związanych z historią naszego miasta. Będzie to również miejsce spotkań i integracji naszej lokalnej społeczności. Zaprezentowane projekty to jedynie wybrane przykłady zrealizowanych działań. Zgodnie z założeniami konkursu i pilotaży wszystkie lokalne rozwiązania zyskały wymiar ogólnopolski. W oparciu o zebrane doświadczenia powstało ponad 100 modeli działań gotowych do zaadaptowania w innych miastach stojących przed podobnymi wyzwaniami oraz 50 dokumentacji dla konkretnych projektów rewitalizacyjnych. Szczegółowe opracowania dotyczące modelowych rozwiązań i opisy dobrych praktyk są dostępne na portalu Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Łącznie na realizację projektów modelowych i pilotażowych przekazano 52 miliony 600 tysięcy złotych w ramach dotacji z programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Obok wsparcia finansowego w ciągu 5 lat trwania programu uczestnicy projektów otrzymali ponad 10 tysięcy godzin doradztwa. Uczestniczyli w 14 konferencjach i warsztatach oraz odbyli 3 wizyty studyjne w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
Opracowano także serię podręczników i raportów dotyczących różnych zagadnień związanych z rewitalizacją. Modelowa rewitalizacja miast i projekty pilotażowe to nie jedyne programy wspierające działania rewitalizacyjne realizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki już udzielonemu wsparciu działania rewitalizacyjne prowadzi ponad 60% polskich gmin. Specjalnie dla nich oraz aby zachęcić inne gminy do podejmowania nowych inicjatyw, ministerstwo uruchomiło kolejny program pod nazwą Regiony Rewitalizacji – wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania rewitalizacji. Program realizowany jest w każdym województwie przy współpracy z zespołami do spraw rewitalizacji funkcjonującymi w urzędach marszałkowskich i potrwa do końca 2022 roku.